Nagrywam kolejnego vloga, bo jestem, kurde, w jakimś transie ostatnio. I dzisiaj pomyślałam, że pogadamy trochę o jodze, bo jestem w stanie dużo powiedzieć ostatnio. Ale najpierw muszę iść siku. W ogóle będziemy teraz robić koktajl, bo jest godzina 13:20, a ja jeszcze nie jadłam śniadania i muszę coś zjeść. Do leków zwłaszcza. I wstałam późno, bo mam wczoraj. Bywa. I generalnie kupiłam sobie blender ręczny, bo tamten kielichowy to jest totalny niewypał i po prostu wkurzyłam się i stwierdziłam, że kupię sobie ręczny, bo chyba najtaniej, a chciałam coś po taniości, więc na 7 dyszek to jeszcze jestem w stanie dać, a jest o wiele lepszy niż na to. Nie przegrzewa mi się. Lepiej mieli. Więc myślę, że warto było. I patrzcie, jak fajnie pokrojony jest mango z oszą. A jestem zachwycona, bo będę tam częściej jeździć po owoce mrożone. Dobra. Czyli nie muszę tego jednak rozmrażać w mikrofali. Ja sobie generalnie wszystko muszę ważyć, przynajmniej na razie, bo mi dietetyk kazał, bo dostałam ogólnie gramatury, ile czego do jakiego posiłku, więc sobie ważę, żeby nie było za dużo albo za mało, ale chyba raczej za dużo. I tak, i będę dawać twaróg. I powiem wam szczerze, że nie wpadłabym na to, żeby dać twaróg do koktajlu. No, to jest dla mnie... No nie wpadłabym na to. Za cholerę. Tu mam gruszkę jeszcze, którą będę jeść trzeci dzień. Normalnie jem strasznie dużo owoców, ale teraz mam banan na owoce. Mam tam pewną ilość, którą mogę zjeść w ciągu dnia i najlepiej do jednego posiłku, bo jeden posiłek mogę sobie zrobić na słodko. Tak mi się wydaje, że dobrze zrozumiałam. No chyba, że mogę zrobić sobie posiłek na słono i dodać do tego jabłko. To chyba jeszcze muszę, czy tam inną gruszkę. To chyba jeszcze muszę dopytać. Ale na razie jem tak, że owoce tylko do tego posiłku, który jest na słodko. No. Dobra, to robimy. Dobra, mam tyle owoców, więc chyba będzie git. Tego twarogu. Tylko muszę sobie przypomnieć, ile tego miało być. Dodałam jeszcze płatki owsiane. Oczywiście, zapomniałam wspomnieć, że do tego też idą. I jeszcze dam tu jakiś tłuszcz, bo muszę jeszcze tłuszcz dać. I zastanawiam się, czy dać kakao, czy masło orzechowe. Ale chyba dam masło orzechowe. I wiecie co? Muszę zainwestować w wysoką szklankę, bo się ledwo zmieściło. Ale no. Śniadanie jest, można iść jeść. W sumie... konsystencyjnie to mi wyszło bardziej chyba jak smoothie. No. Chyba sobie pójdę po łyżeczkę. Generalnie powiem, że dobre. I jak to zjem, to będę pełna chyba. Faktycznie. Nice'u, nice'u. A blender spoko. To jest coś, czego potrzebowałam. Było taki kupić od początku. Mały update'ik. Jest godzina 17:12. A ja miałam co najmniej godzinę drzemki. Teraz. Chyba musiałam odespać wczorajszą imprezę, z której wróciłam bardzo późno. Strasznie nie lubię o takiej porze chodzić spać, ale raz na jakiś dłuższy czas to chyba jest nieźle. Ale mi się ziewa. Także tak, jest 17, ja jadam dopiero jeden posiłek. Jeszcze chciałabym poświęcić jogę i tak jakoś dziwnie mnie zaczęło boleć tak tutaj poniżej pępka i tak się zastanawiam, z jakiego powodu, i wydaje mi się, że najprędzej po prostu potrzebuję coś zjeść. Chyba. Zmiękło mi awokado, więc zobaczymy, czy jest dobre, czy mi się zepsuło znowu.
Oja, piękny jest. Piękny. I tak wygląda kolacja, chyba? Chyba, że jeszcze coś zjem dzisiaj. Nie wiem. Nie wiem, bo dzisiaj mój dzień jedzenia to jest jakieś takie XD. Ja ciągle nie jestem głodna. I wczoraj zjadłam dużo pizzy, więc może dlatego. Tak, także mam posiłek. Zanim zacznę jeść, to Wam pogadam w końcu o tej jodze. Może zgaszę to światło, bo jakoś tak... Uuu, klimacik! Ja ćwiczę jogę już praktycznie od 3 miesięcy i to jest wow, to jest naprawdę wow, że wytrzymałam tyle. O, przyszło jakieś powiadomienie. Ale ja naprawdę zakochałam się w jodze i ja się w ogóle nie zmuszam do tego. Ja czuję, że chcę, że potrzebuję dzisiaj sobie poćwiczyć i to po prostu robię. I weszło mi w nawyk, polubiłam to. A wcześniej jak próbowałam ćwiczyć tam jakieś, może nie tyle cardio, co siłówkę jakąś, no to spoko, była satysfakcja pewna, ale to nie do końca było to, co ja chciałam ćwiczyć, co... Nie do końca robiłam to dla siebie, bardziej robiłam to dla wyników, dla sylwetki, żeby wyglądać spoko, a wiedzę mam tak, że mam większą motywację wewnętrzną. Bardziej robię to dlatego, żeby poczuć się lepiej, żeby zrelaksować się, żeby odpocząć, żeby no, mieć jakąś satysfakcję z tego, że ćwiczę. To po prostu jest czymś fajnym dla mnie. Ja to naprawdę lubię. Wiadomo, że też dla efektów, dla tego rozciągnięcia, dla poprawy sylwetki, dla poprawy oddechu, też kondycji i wszystkiego. I te efekty mnie cieszą, ale przede wszystkim cieszy mnie samo ćwiczenie, samo w sobie ćwiczenie. I to jest niesamowite i to jest naprawdę coś pięknego, że znalazłam w końcu aktywność fizyczną, która jest w zgodzie ze mną przede wszystkim, że ja po prostu czuję, że ją czuję, że ją lubię i że chcę to robić. Też wydaje mi się, że dla osób, tak mi się przynajmniej wydaje, że dla osób z tym samym problemem co ja, czyli z depresją, jeśli próbują z niej już wychodzić i już jest trochę lepiej, bo na przykład leki zaczęły działać. Ja nie jestem żadnym lekarzem, żadnym psychoterapeutą, żadnym psychologiem, to jest tylko takie moje wydaje mi się, ale wydaje mi się, że joga jest bardzo, bardzo dobrym sposobem ruchu. Bardzo dobrym rodzajem aktywności fizycznej dla takich osób, bo joga nie zakłada, że każdego dnia będziesz tak samo silny, będziesz tak samo rozciągnięty, tak, będziesz miał tak tyle samo miejsca w ciele. Joga zakłada taki wgląd w siebie, w swoje ciało, żeby czuć się z tym wszystkim dobrze, żeby cały czas mieć na uwadze danego dnia, ile nasze ciało nam na coś pozwoli. I szczerze powiedziawszy, nawet rozłożenie maty i położenie się na niej, to już jest yoga. To już jest yoga. Położenie się na niej i oddychanie, to już jest yoga. Nie zawsze musimy robić jakieś nie wiadomo jakie wygibasy, żeby to była yoga. Jogą jest właśnie cokolwiek. Choćby oddechy właśnie. I pod tym względem wydaje mi się, że to jest dobry rodzaj ruchu, bo yoga mnie też uczy takiego balansu, tego, że nie może być zero-jedynkowo cały czas. Ja mam cały czas problem z podejściem zero-jedynkowym, cały czas gdzieś to z tyłu głowy gdzieś siedzi, ja z tym cały czas walczę i mam wrażenie, że ta yoga mi w tym pomaga. Bo czasami będzie lepiej, czasami będzie gorzej. To jest też fajne, że w jodze, nawet jeśli te efekty są minimalne, to one są i wcale nie musi być takiego nacisku na to, że ja już muszę mieć super teraz efekty. To jest bardziej, joga jest bardziej stylem życia, powiedziałabym nawet. Miałam sama ostatnio, jakiś czas temu taki dzień, że jedyne co udało mi się zrobić, to rozłożyć matę, usiąść na macie i
oprzeć głowę o kolana i to była cała joga danego dnia. I to było też spoko, to było okej. Okay. Na tyle pozwoliło mi w danym momencie moje ciało. No i tyle zrobiłam. I nie było żadnego ciśnięcia się, że muszę więcej. I też z całego serduszka tutaj polecam kanał Małgosi Mostowskiej. Czyli kanał Małgorzata Mostowska. Tam są fajne praktyki jogi i ona super to prowadzi z takim właśnie... taką pełną miłością przekazywaną do swoich widzów. I ona też mówiła w jednym filmie, w jednej praktyce, pamiętam, że to okej, okay, że czasem będziemy w stanie zrobić mniej i że to jest wszystko okej. Okay. Z drugiej strony też polecam kanał Yoga with Adrian. jeśli nie macie problemu z angielskim. I ja tak szczerze nie wszystko zawsze rozumiem, ale lubię z nią ćwiczyć, bo ona ma też takie bardzo spokojne, relaksacyjne praktyki, że nawet się człowiek nie zorientuje, kiedy minęło 30 minut albo 40. I to jest super, to jest naprawdę super. Ja nie wiem, co ja tu jeszcze mogę powiedzieć. Na pewno przez te 3 miesiące rozciągnęłam się dosyć, co mnie bardzo cieszy. Jeśli mnie obserwujecie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że mój cel na ten rok to jest szpagat i nie wiem, zobaczymy, może akurat się uda, na pewno będę do tego dążyć, na pewno złapałam trochę więcej równowagi, złapałam równowagę, lepiej łapię równowagę w pewnych pozycjach takich trudniejszych, właśnie na równowagę jakoś tak płynniej też przechodzę z jednej pozycji do drugiej, a to są tylko 3 miesiące, a naprawdę bardzo wiele się zmieniło i to naprawdę cieszy. Idę jeść. Jeszcze dzisiaj będę piec chlebek i zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, bo z jednej strony potrzebuję tego chleba, a z drugiej strony nie mamy już miejsca w zamrażarce i ja nie wiem, gdzie ja to upcham, żeby mi się nie zepsuł, żeby mi nie wysechł. Bo w lodówce też już nie ma miejsca. Ale muszę to zrobić dzisiaj, bo jutro pewnie nie będę miała na to czasu. Także zabieram się do jedzenia. Słuchajcie, ja tu znowu muszę przejrzeć, co tu jest i co to tu robi. Co ja tu mam, bo znowu się nie orientuję, co tu jest. I nie podoba mi się to. I nie mieści mi się, i na przykład płatki owsiane już mam tutaj i mąkę, więc... Także tak, jest problem. Mam za mało miejsca w szafkach. No i co teraz? Co teraz? Trzeba się wyprowadzić do akademika. A tak serio, no to muszę przejrzeć to i wywalić coś, czego nie jem i nie będę jeść. No i ma co trzymać. Zostawię się w kuchni, może ktoś sobie weźmie. Ale nie dzisiaj, dzisiaj mi się nie chce. Lecimy robić chlebek. Okropny syf tu jest, ale wy go nie widzicie, jest dobrze. I ja to posprzątam, jak już chleb będzie rósł. Znalazłam mąkę pełnoziarnistą. Na czym ja to położyłam? Typ... 1850. Jeśli ktoś nie ogarnia, to ja chyba już ogarniam, o co z tym chodzi i chyba chodzi o to z tym, że im wyższy numer, tym mniej przemielona. A przynajmniej zauważyłam taką zależność. Więc tak, będę robiła ten chleb dzisiaj pierwszy raz z pełnoziarnistej mąki, bo wcześniej robiłam z typu chyba 750 czy coś takiego. Więc ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Tak. I może w końcu wykorzystam normalne drożdże, chociaż nie pamiętam, jaki jest przelicznik. Dobra, nie patrzę, to zrobimy na suchych. Tak, i będę dodawać tym razem jeszcze sezam. Dorwałam sezam. Wiem, gdzie jest sezam w Krakowie. Uhu! Przynajmniej w mojej okolicy. Bo naszukałam się strasznie, nie było ani Biedronca, ani nie było w KF-ie i znalazłam w... Nie pamiętam, co to za sklep był. Ale taki malutki sklepik i tam był sezam.
Wielbię go. Dobra, ciasto jest, także idzie do wyrośnięcia. Tu się oczywiście zrobił bałagan, jak zawsze, dookoła. Na pół godzinki, aczkolwiek na tej mące to nie wiem, czy nie pójdzie na dłużej, ale zobaczymy. Musi podwoić objętość. Damy go tu może. Dobra, ja sobie przez chwilę poćwiczyłam jogę. Pogadałam przez telefon z bratem. Teraz mamy chlebek, on wyrósł. Trochę mniej niż w tydzień temu, ale mąka jest inna, więc może być dlatego. Także będę go wsadzać do pieca już za chwilkę. Także już mam wyłożone. Posypałam to jeszcze ziarnami, wszystkimi trzema, które dodawałam do ciasta. I w ogóle patrzcie na to! Dorobiłam się rękawic kuchennych. Juhu! Dzisiaj się nie poparzę, wyciągając ten chleb. Zajebiście. Mi wszystko leci, mi się tu kompletnie nie mieści. Za dużo rzeczy mam. Dorwałam bielucha bez laktozy, to jest coś pięknego. Dobra. Zaraz będę już wyciągać chleb, ale jeszcze wam się pochwalę. Nie zwracajmy uwagi na ten syf. Ale tak, dostałam cukierka. Nie pamiętam już od kogo. I on sobie leży. I ja go nie ruszam. On nie istnieje dla mnie, chociaż leży obok. I... czekoladę dostałam, słuchajcie. Pożyczyłam jakiemuś randomowi z akademika mój własny odkurzacz. Nie wiem, czy wam pokazywałam mój odkurzacz. Mój odkurzacz wygląda tak i jest zajebisty. Tak. Dostałam tą czekoladę w ramach podziękowań i ona też dla mnie nie istnieje. Leży sobie tutaj, jak będę miała ochotę, to ją otworzę. Jestem niesamowicie usatysfakcjonowana. Boże, powiedziałam takie trudne słowo, że jeszcze jej nie ruszyłam, że ona może dla mnie nie istnieć, że nie ciągnie mnie do słodyczy, bo jem teraz dobre jedzonko, wysokobiałkowe i nie potrzeba mi po prostu. Niczego mi nie brakuje w diecie, to jest najlepsze. Niczego mi nie brakuje w diecie, więc niczego nie szukam po szafkach. Magia. Uwielbiam to. Dobra, idziemy po chleb. Mini update dla wytrwałych. Zjadłam całą czekoladę. Całą solutką. Nie jestem z tego dumna, no ale stało się. Będę musiała jutro się bardziej pilnować i jeść tyle, ile powinnam, a nie za mało. Bo jak jem za mało, to zawsze się tak kończy. Tyle.